Jedźcie na to, co tam mówią. A ty, Lordzie, jeżeli zobaczysz jakąś tam najbardziej... Ej, znowu ktoś mnie zaczął bić. Co za dzicz, co za dzicz, jaka masakra jakaś. Nienormalni ludzie i zaraz jeszcze mnie zabije gość. To zjedz jabłko, zjedz to jabłko. No właśnie, na całe szczęście zjadłem. No i bardzo dobrze. Kto mnie cały czas bije? A to jest jeden gościu, który tutaj przyszedł i cały czas bije, tak? A to ja też go trochę pobiję, bo widzę, że tutaj czerwony. Wściekły fan na 100%. Tak. No ale to jest jakaś patologia. Ma inkognito włączył. Ma inkognito, powiedział, ma inkognito włączone. O, no to okej. No znowu ktoś mnie uderzył. Weźcie, ogarnijcie ich wszystkich. No właśnie, już pomagamy. Co oni robią? Może też przebijemy, co, Lordzie? No. W jakimś sensie, że do innej gildii, tak? Czy co? Tak, idziemy do innej gildii. No to tutaj masz obok jakąś, zobacz. A gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Już idę patrzeć. O, to tutaj można iść, tak? Czy nie? Czy do tej nie? O, patrzę, gdzie ty jesteś. A tutaj, nie, to akurat jest, wiesz... To są nasi sojusznicy. A, no dobra, to gdzie można iść? Są sojusznicy, wiesz? O, tutaj zobaczcie, jakichś dwóch czerwonych jest. Weźcie ich pobicie tutaj. Bo oni zaraz mnie zabiją, no i tyle będzie z gry. O. Ja muszę stąd szybko uciekać, bo ja nie mam się bić w tej grze. Jakąś siatkę wrzucił. A powiedz mi, Lordzie, wpisywałeś może komendę incognito, czy nie za bardzo? Nie, a jest taka? Komendy? Jest taka komenda, która po prostu zamazuje twój nick i inni gracze po prostu nie będą jakby odróżniali cię od tłumu. Zabawia cię na bycie incognito. No i zabili mnie. Zabili mnie. Chodź na bawę jeszcze raz. Dobrze, drodzy państwo. To było chyba na tyle z grania w Minecrafta. Może jeszcze kiedyś zdarzy się sytuacja, że jeszcze raz zagram. Ale póki co kończę tego live'a. Nie spodziewałem się, że w Minecrafta